Siemka Tłemka, witam Was oczywiście w kolejnym odcinku z Trouwa. Chciałbym dzisiaj spróbować zrobić dotemkę tak, żebyśmy mieli fioletowy nick na następny tydzień. Czyli może po kolei, może po kolei. Jakie są kolory nicków? Można mieć ten podstawowy, czyli żadnego dodatkowego kolorku. Można mieć niebieski. Niebieski jest za ranking Geoda. Kiedy nasze mastery geodowe, czyli tutaj jak wejdziemy w zakładkę z mastery, klikniemy geode, tutaj mamy mastery geodowe. Jesteśmy w top 2000, to wtedy mamy do wyboru tutaj niebieski nick. Mogę sobie wybrać geode mastery leader. Jeśli jestem w rankingu total mastery 2000 bądź wyżej, czyli teraz jestem 1584, to mam pomarańczowy nick do wyboru. No i tak fajnie. Fajnie można pisać jakimś, o, na przykład tutaj napiszę swoją emotkę i taki fajny znaczek jest przy nas i mamy taki pomarańczowy nick, prawda? Jeśli będziecie w rankingu tutaj mastery takiego, tylko tego żółtego mastery, już nie liczy się te geodowe, to wtedy możecie mieć żółty nick, też będzie tutaj do wyboru i od następnego tygodnia też będę miał do wyboru taki nick. Ale dalej, jeśli chcemy mieć czerwony nick, to ktoś musi nam wysłać Heartphone, jest takie serduszko, które się wysyła, tam też można kupić je gdzieś na markecie. Przez 24 godziny możemy być czerwoni, możemy mieć czerwony nick, że ktoś tam nam tam serduszko wysłał, prawda? Ale można też mieć fioletowy nick. Fioletowy to jest taki bardzo prestiżowy, ponieważ trzeba zrobić w danym tygodniu, znaczy w poprzednim tygodniu, tak, w poprzednim tygodniu być w top 100 osób, jeśli chodzi o czas zrobienia dotemki samego tego bossa, ultra oczywiście. No i zobaczcie, tutaj w tym tygodniu, żeby dostać się do tego top 100, to byśmy musieli tak skończyć to w poniżej, no coś tak koło 11 sekund, najlepiej by było, jakbyśmy to w 9 sekund zrobili dotemkę. Wtedy byśmy prawie na pewno mieli w następnym tygodniu fioletowy nick. O, czy nawet jakbyśmy tutaj 8,90, no to już by było super. No, więc teraz się zbiera ekipa, takie 33 tysiące plus. No, ja jestem taki trochę naciągany, bo jeszcze brakuje mi tam 56 power ranku, no ale powiedzmy. No, sobie ustawiłem nawet oczko zamiast tego przyspieszacza skilli, że teraz będzie oczko jeszcze dodatkowo biło ze mną. I dodatkowo sobie wziąłem jeszcze, że mam potkę, która podwaja te oczka, czyli jak użyję potki, to będę miał dwa oczka strzelające. No więc teraz tylko czekamy, aż się zbierze ekipa do końca i spróbujemy to zrobić. Dobra, udało nam się zebrać ósemkę. No i musimy odwalić szybką akcję. Uwaga, uwaga. Kurde, zrobimy to? No nie wiem. I dupa. Się głupio dałem zabić. 13 sekund. Szkoda. No, 13:26. Co? Jesteśmy? Czy my jesteśmy w top 100? 104. Jesteśmy na setnym miejscu. Jesteśmy równiutko na setnym miejscu. Na ostatnie miejsce się zapaliśmy. No, ale raczej nie będzie to. Powinniśmy jedno miejsce wyżej przejść. No ale trudno. No dobra. To chyba tyle w tym odcinku. Ewentualnie jakbyśmy jeszcze raz robili potem. No ale to tyle. Udało się mniej więcej w krótkim czasie, więc dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się, do następnego. Może będzie fioletowy następnym razem, jak będę coś nagrywał. Może nie. No ale generalnie na tym to polega, żeby jak najszybciej to stłuc tą dotemkę. No, trzymajcie się, do następnego.